Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu. Jakub Ćwiek, autor książki Topiel, z którym zwiedzamy od kilku tygodni Głuchołazy. Tropem bohaterów tejże wspomnianej powieści Topiel. Jesteśmy teraz właściwie równocześnie w dwóch miejscach. Bo z jednej strony po lewej mamy miejsce ważne dla jednego z bohaterów, który po prostu mieszka tutaj. A po drugiej stronie mamy papiernię, która też jest z punktu widzenia akcji ważna. I jeszcze dodajmy tutaj, bo to też bardzo istotne, że oczywiście po drugiej stronie rzeki, czyli tego elementu, który jest tutaj spajający najbardziej dla całej fabuły, to rzeczywiście jest rozdzielenie tych dwóch światów, rozdzielenie tych dwóch brzegów, które w powieści jest bardzo istotne. Natomiast to konkretne miejsce, gdzie w tym momencie się znajdujemy, jest o tyle istotne, że wiedząc, jak bardzo ważna jest ta konkretna lokacja gdzieś jako mieszkanie jednego z bohaterów, osadziłem to na podwórku, na którym się wychowałem. Więc bo w tej chwili znajdujemy się na podwórku. Żeby pan to powiedział. Tak, to jest podwórko, na którym się wychowałem. Tutaj w tle jest blok, w którym mieszkałem i który udostępniliśmy niejako jednemu z bohaterów, żeby rzeczywiście wiarygodnie wiedzieć, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. I stąd z okna tutaj zobaczyłem właśnie, jak zalewa podwórko, jak samochody kryją się pod wodą. A tutaj ta przestrzeń, która tak ładnie teraz porasta trawą, była całkowicie zalana, ale też bardzo istniało bardzo duże zagrożenie, że jeżeli wał powodziowy zostanie przerwany, to ta ziemia tutaj miękka całkiem zostanie wymyta i ten blok upadnie. Upadnie w sensie dosłownym? Że upadnie w sensie wymyty. Dosłownie, tak, że to podłoże jest na tyle miękkie, na tyle niepewne i ten fundament na tyle źle osadzony, że może to runąć i no po prostu runąć i jakby spowodować, że większość i moich sąsiadów, no i my sami nie mielibyśmy gdzie mieszkać. Tam bardzo często w dwóch, trzech miejscach jest taki moment, że któryś z bohaterów schodzi do piwnicy. Tak. I te piwnice okazują się być takim sygnalizatorem zbliżającego się napięcia, bo zaczyna się pojawiać w nich woda. No tutaj dokładnie tak było. W sensie wszystko, co mieliśmy w piwnicach, w tym także część niestety książek, które się tam trzymało, w miarę jakoś zabezpieczone, ale nikt nie podejrzewał powodzi, musiało pójść później do wyrzucenia, bo piwnice były zalane całkowicie niezależnie od tego, na którym piętrze ktoś mieszkał, to tam wszystko tracił. Tutaj przed sobą mamy teraz papiernię. Mhm. To jest jedna z pierwszych scen. Bohaterowie wyruszają na łów po to, by łowić okruchy innego świata, tak bym powiedział. Tak, trochę tak było. To znaczy tutaj ważnym elementem jest coś, czego dzisiejszy odbiorca niespecjalnie doświadcza. Wtedy funkcjonował taki zapis, taki przepis, że wszystkie gazety z danego miesiąca, które nie sprzedały się w danym miesiącu, szły na przemiał. Nie wiem, jak to funkcjonuje w tej chwili. Mam wrażenie, że troszeczkę jednak inaczej. Natomiast wtedy wszystko było właśnie gdzieś wysyłane do zakładów papierniczych. W związku z tym do Głuchołazkiej papierni trafiały m.in. komiksy TM Semik wydawane co miesiąc, wszystkie superbohaterskie, trafiały gazetki pornograficzne, gazetki motoryzacyjne, komputerowe, wszystkie te kolorowe elementy. No i gdzieś w dzieciakach tutaj funkcjonowała taka, nie wiem, poczucie niesprawiedliwości, że to wszystko, na co nas nie stać, a co bardzo chcielibyśmy przeczytać, idzie na przemiał, jest przerabiane na papier toaletowy, więc czasami dokonywaliśmy aktu, powiedzmy, niezwolenia. Czasem wyzwolenia, czasem nielegalnego handlu, to znaczy my przynosiliśmy makulaturę i w zamian za to zabieraliśmy komiksy, a czasami nie przejmowaliśmy się przenoszeniem makulatury, po prostu zawijaliśmy te komiksy, wybierając co ładniejsze egzemplarze, za co mogła nas spotkać poważna kara, no bo gdzieś tam podobno były jakieś zakusy na nas, czy nawet, jak słyszałem legendy, nagrody za złapanie dzieciaków na terenie papierni. Czyli to właśnie był proceder na masową skalę? Oj, myślę, że na masową skalę, tak. Myślę, że bardzo, bardzo wyraźne za czasów, kiedy byłem dzieciakiem, nastolatkiem, no to mówiliśmy o tym w zasadzie wszyscy. To znaczy każdy z nas przynajmniej raz był na tej papierni, to był taki punkt inicjacyjny, prawda, gdzieś ten test odwagi i trafialiśmy na tą papiernię po to, żeby zawinąć coś, czy dla siebie, czy dla znajomych. Takie przeżycia, mam wrażenie, budują w jakiejś mierze tożsamość dorosłego człowieka. Na pewno. To znaczy, no, my się w ten sposób uczyliśmy nowej rzeczywistości. Uczyliśmy się całego tego nowego ładu, nowego porządku, bo raz, że poznawaliśmy te materiały konkretne i te iskierki właśnie zachodnie, ale dwa, no, uczyliśmy się także trochę o tej niesprawiedliwości, o tym, jak
wiele zależy od tego, gdzie się jest, kim się jest, z kim się jest i tak dalej. To wszystko już wtedy w taki czy inny sposób wychodziło. Dzieciaki, których rodzice pracowali w zakładach papierniczych, no nie miały tego problemu, nie musiały wykradać tego, nie musiały się tam włamywać, bo po prostu tata szedł i to brał i niespecjalnie ktokolwiek zwracał na to uwagę. My musieliśmy o to walczyć. Ale to też był element sprawdzenia się, wykazania się odwagą przed rówieśnikami na przykład, co w grupie w wieku 14 lat, bo tyle mają bohaterowie tej powieści, jest bardzo istotne. To jest takie, może być to odczytane jako swego rodzaju przekroczenie pewnego Rubikonu, tak, oddzielającego dzieciństwo od czasu, gdy trzeba takie wyzwania podejmować. I myślę, że to też był test lojalności w pewnym sensie. To znaczy, nie przypominam sobie ani jednej takiej sytuacji, w której... Nie, przepraszam, jedna. Jeden taki przypadek był, ale generalnie funkcjonowało to tak, że nawet jeżeli któryś został złapany, wszyscy pozostali, którzy z nim byli, nie musieli się specjalnie martwić. To znaczy, nieważne jakie zagrożenia się pojawiały, ta lojalność gdzieś funkcjonowała, nikt nie chciał kablować. Jeden z bohaterów powieści w jednej z końcowych scen ujawnia się jako, już jako dorosły człowiek, jako autor książki. Chce napisać o tych dramatycznych wydarzeniach, o których Topiel opowiada. To jest pana alter ego? Nie, znaczy ja się bardzo starałem, żeby żaden z bohaterów nie był moim alter ego, natomiast trzymam się dosyć mocno zasady, pisz o tym, na czym się znasz. I myślę sobie, że konstruując bohaterów też chciałem mieć skonstruowanych takich bohaterów, co do których wiem, w jaki sposób myślą. Jeżeli to budowanie narracyjne poprzez popkulturę było bardzo ważne w ich dzieciństwie, w ich okresie właśnie bycia nastolatkami, kiedy to ich kształtowało i to był ich test, to wiadomo, że w pewnym momencie, jeżeli któryś z nich będzie miał wystarczający talent, to do tej popkultury musi wrócić. To znaczy, my sobie mitologizujemy nasze wspomnienia i jeżeli mamy ku temu jakieś możliwości, żeby je zbudować w formie jakiegoś dzieła, to właśnie to w pewnym momencie nastąpi. Czy to będzie film, czy to będzie komiks, muzyka, czy książka właśnie. Czy to jest właśnie pomysł na rozliczenie się dorosłego człowieka, już abstrahując oczywiście od tego rozwiązania fabularnego w książce. Czy to jest w pana ocenie taki pomysł dla każdego dorosłego człowieka, by rozliczyć się z własnym dzieciństwem? Napisanie książki? Nie wiem, czy akurat napisanie książki, natomiast na pewno warto to sobie przeanalizować. My bardzo często mitologizujemy przeszłość, tworzymy z siebie bohaterów i w związku z tym rodzą się takie sentymentalne mody, jak chociażby teraz moda na te lata 80., czy w Polsce przedłużone o lata 90., te wszystkie rzeczywistości właśnie jak z powieści Stephena Kinga, jak z serial Stranger Things, jak te wszystkie sentymenty, powroty gdzieś do dawnych historii. Jest takie przeświadczenie, zwłaszcza w dzisiejszych 30-40-latkach, że tamte czasy były lepsze, tamta popkultura była lepsza. Tymczasem to wcale tak nie jest. I mam wrażenie, że ta książka jest poniekąd rozliczeniem z tamtą rzeczywistością i także z tym naszym dzisiejszym podejściem do tego. To nie jest tak, że wtedy żyliśmy w filmie, wtedy żyliśmy w magicznej rzeczywistości. Ale jeśli mimo wszystko chcieliby państwo wrócić również z powodów nostalgicznych do lat 90., polecamy powieść Jakuba Ćwieka Topiel. Bardzo mi będzie miło. Gdy nadchodzi wielka fala, nie pękają tylko najtwardsi. W Radio Pole przez cały lipiec fragmenty najnowszej powieści Jakuba Ćwieka. Niektórych wspomnień nie przykryje nawet najgłębsza topiel.